Hej, 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 witajcie w kolejnym filmie z Minecrafta! Jej, z Minecrafta kolejny odcinek, fakie, fakie, fakie. Dobra, dzisiaj wyjątkowo nie na moim serwerze, nie. Dzisiaj nie, dzisiaj sobie zagram na serwerze No Life'a, jej! Tak, zagram sobie na serwerze No Life'a, serwer jest, polega na parkurze, no jest to bardzo, bardzo fajny. No jest to głównie serwer parkour, tak. Jest to głównie serwer parkour i... Ja to ogólnie jestem słaby w parkurze, ale myślę, że będzie fajnie. Dobra, tak na serio, no to, no dobra, no jestem słaby w parkurze, no ale co z tego, co się liczy, dobra zabawa. Dobra. Także, tak, zaczynamy. Pierwszy parkur, jaki mamy tutaj już na samym początku zaoferowany przez No Life'a. Serwer jest premium, jakby co. Mogę wam IP podać w opisie, także... Parkour 1! Nie byłem tutaj, grałem na dwóch mapkach dopiero. I dzisiaj sobie trochę pohejtujemy. Nie będziemy hejtować, ale... porównam sobie ten... według mnie, tak, to będzie taka... typowo taka... moja opinia na temat... tego, co się dzieje pod względem serwerów parkour, które w ostatnimi czasy powstało, i właśnie aż dwa takie serwery. I mowa tutaj o serwerze SKKF-a i serwerze właśnie, na którym teraz gramy, No Life'a. No, w sumie możemy wbić też na serwer potem później SKKF-a, zobaczymy. I o co mi chodzi, Bardziej mi się podoba serwer No Life'a. Dlaczego? Dlatego, że po prostu tutaj mi się zdaje, że oni się tutaj bardziej przyłożyli do powstania tego. Nie podoba mi się ta mapa. Łóżko. Po prostu tutaj jest masa, naprawdę masa map. Co u SKKF-a jest o wiele mniej. I te mapy są takie, na przykład, no jak widzieliście, teraz byliśmy w jaskini, tak? A teraz pójdziemy, no, na przykład... O, tutaj już byłem, ta mapa jest super. I po prostu SKKF-a to jest... na przykład te mapy u SKKF-a, które są te takie... wiecie, złotych bloków. To są te takie właśnie specjalne mapy. To u SKKF-a... to tutaj u No Life'a są tak jakby tylko takie mapy. Chodzi mi tutaj o to, że u SKKF-a są tak jakby komory i tam się tylko skacze, a tutaj jakoś wszystko ładnie ozdobione i w ogóle tak wszystko miło, fajnie, sympatycznie wygląda. Poza tym jest tutaj masa aren, dzięki czemu ja sobie mogę włączyć teraz widok i nawet jakby tutaj grało, to jak widzicie, nie ma tutaj dużo osób, a ja lubię sobie grać z włączonym... No lubię widzieć innych graczy, tak? Lubię widzieć innych graczy. W ogóle mam straszne ściny, nie wiem, czy to jest spowodowane. Mam 120 FPS-ów w tym momencie. Nie wierzycie? Patrzcie. Fuck, spadłem przez to, że chciałem wam się pochwalić. Dobra, jedziemy dalej. Nie wiem, jak to jest ten... ale u SKKF-a jest plusem to, iż na tabie... co jest? Znaczy nie na tabie, tylko tam, gdzie jest pasek expa, widać nasz czas. To jest super, to jest genialny pomysł. Pewnie, to jest w ogóle jakiś pewnie specjalnie napisany plugin, jakiś tam na wysokim poziomie. No ale okej. Wróćmy może sobie na spawno, także jestem lamcia, jeśli chodzi o parkury, no ale cóż. Co tutaj mamy? W ogóle jestem drugi raz na tym serwerze? Poziom pierwszy, skoki, no okej. Dobra, spadłem. Aha, bo to jest trening. To jest... no widzicie, jak tu jest fajnie zrobione. Zaraz wejdziemy na SKKF-a. O nie, drabinki. Nie, znaczy nie drabinki. To coś, czego nie lubię. Dobra, pójdźmy na jeszcze jedną mapę. O, ja to na przykład myślę, że SKKF zrobi tak bardzo dobry serwer. Nie, naprawdę myślę, że SKKF jeszcze nas zaskoczy. No ale okej. Ale póki co, jak dla mnie wygrywa pod względem zorganizowania serwera parkour No Life. W ogóle jeżeli słyszycie jakieś stukanie, w ogóle coś tam, to sorry, ale to jakby poza moim domem po prostu hałasują na ulicy, coś tam robią, nie wiem co. W ogóle mam, jak widzicie, świątecznego skina, jest w ogóle...
Klimatycznie. Może to będzie pierwszy parkour, który przejdę u No Life'a. Oczywiście, że nie, ale jeszcze może damy radę. No i plusem SKKF-a na pewno właśnie jest to, że te checkpointy. Znaczy nie wiem, jak tutaj działają checkpointy, czy są, bo tu jest jeszcze kartka i książka. Aha. A tak, kartka. Aha, czat ukryłem, no to okej, okay, ale no. Aha, to przeszedłem? Przeszedłem! Tak można się chwalić, tam USKKF, ale się przeszło. No, są plusy i minusy, no. No co ja tutaj wam powiem. Dobra. Chodźmy na jeszcze jakieś SG. Znaczy nie, Boże, nie SG. Na jakiś parkour. Chodźmy tutaj. No, jep. Mam problemy z net. Mineta laguje. Myszka. No i co? Kurwa, myszka mi laguje. Aha, tam jest drabinka. Nie podałem się. Dobra, no to chodźmy na serwer SKKF-a. Chodźmy na serwer SKKF-a i porównamy sobie. Sloty, no więcej jest slotów SKKF-a. Owszem, to jest plus. Jest też texture pack specjalnie przygotowany. Tutaj u SKKF-a. Jest fajnie. Ale zobaczcie, ile tu jest ludzi tutaj. No i jak widzicie teraz jest tak głównie nastawiony, no po prostu sobie skacz, prawda? Oczywiście nic nie mam do SKKF-a, ale oczywiście. Ale okej, okay, no liczę na SKKF-a, że jeszcze coś wykombinuję. Nie wiem, jak działają rankingi w obydwu. Szczerze to mnie gówno to interesuje. Bo tutaj mi chodzi głównie o poskakanie sobie. Okej, okay, hop. Jep. No, przejdę to, ale będę miał po prostu czas, no niczym mistrzyniu parkura. Mistrzuniu parkura, tak. I'm winner! No, jej. A teraz wielbcie mnie. W ogóle wczoraj jak tutaj były te wszystkie sławy YouTube'a, to było tyle ludzi, że tutaj się nic nie dało zrobić. No. Ale okej, okay, no. Wszystko jest raczej zadbane, no tu ładnie jest to, ładnie, ale podoba mi się bardziej Udo Life'a. Dobra, to było takie trochę w sumie porównanie tego serwera do serwera SKKF-a. Mam nadzieję, że to wrzucę, że nie stracę chęci do wrzucenia tego. Bo nagrałem to tak kompletnie na spontanno, bo byłem bardzo spontaniczny. No ale tak czy inaczej, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na razie i cześć! Widzimy się na moim serwerze, bo mój serwer jest best ever. Wbijajcie, jest super. No, naprawdę jest super. W ogóle myślimy nad zrobieniem nowej map areny. Znaczy już jest zrobiona, tylko trzeba jeszcze ustawić. I będziemy wgrywać piątą mapę SG. Będziemy się starać, aby dodać na serwer Spliffa. I jeszcze myśleliśmy nad nieco zmienieniu trybu tworzenia gildii. Także to by było na tyle. Na razie i cześć.